Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Far Cry 4. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pobocznymi rzeczami, które pomogą później odblokować umiejętności specjalne dla Andrzeja. Czyli w tym konkretnym wypadku teraz biegniemy właśnie z Słonikiem do misji z gatunku rozbrojenia ładunków wybuchowych. Ej, sam się we mnie wbiłeś, nie? Powinno się to skończyć dla ciebie inaczej, ale dobra, zostawmy go w spokoju. Czyli tak, ta misja, jeżeli uda mi się ją wykonać, co powinna tutaj uruchomić? Rozbrojenie, czyli eliminacja za pomocą granatu jednak, ale później celujemy jeszcze w uzbrojoną eskortę, czyli Felcher, później będzie odblokowany. Czyli dwa paski zdrowia bez żadnych apteczek, a to się akurat kurczę naprawdę przyda. Przynajmniej w moim wypadku, bo szybko się apteczu nie kończą, kiedy biega się z granatnikiem, a nie po cichu. No, kiedy startujesz face to face, ty kontra cała armia, no to tak zazwyczaj się kończy. Że później już bez apteczek musisz się łatać. Ale nie, dobra, pozwólcie, że wysiądę sobie. Może mam coś, co gościu będzie chciał kupić ode mnie. A on ma na pewno rzeczy, które ja chcę od niego zakupić z kolei, czyli amunicję. Wszystkiego w brud. Dobra, z powrotem na słonia. Mimo wszystko tak jest szybciej niż lecąc sprintem. Słoń mimo swojej masywności, no, zasuwa szybciej. Nieznacznie, ale przynajmniej moja perspektywa jest teraz lepsza. Bo raz, że mogę zaatakować słonia na dwa, po prostu jestem, kurczę, wyżej usadowiony. Ja bym na takim żywym tirze teraz jeździł. No, tutaj w prawo pewnie, no, aha. No, słoniku, spokojnie, spokojnie. Na pewno ci nie zabiję po tym wszystkim, trzeba dbać o swoje rzeczy. A ty już jesteś moim słonikiem teraz. Kurde, musimy słoniku wejść na górę, jesteś w stanie się wdrapać. No tutaj, tak naokoło, no i bardzo dobrze. Dobra, jak wam mogę pomóc? Okej, słonia tutaj zostawię. Może mi się jeszcze przyda. Armia Królewska wysłała niedaleko stąd oddział saperski, aby powstrzymał marsz Złotego Szlaku na północ. Udaj się tam i rozbrój ładunki. Pewnie, że tak. Dawaj, dawaj, słoniku. Mało czasu. Toż nie, w sumie właśnie najgorsze jest to, że nie ma limitu czasu, a teraz by się akurat przydał, bo serio, ale... No marsz pewnie już się odbywa na północ. A saperzy już pracują. O kurde, słoniku, nie chciałem cię zabijać. Na szczęście nie zginąłeś, ale fuks, dobra. No chyba, że stąd dopiero teraz będę mógł zaszczycić swoje oko widokiem timera jakiegoś. Słoniku, no musimy tam zajść, sorry. Ale żyjemy jeszcze. Przecież, tak czy nie? No dobra, teraz już nie. Niestety słonik wysiadł zupełnie. A, nie dając się wykryć, ale tu biegam jak kretyn na słoniu z granatnikiem wyciągnięty. Dobra, ale mam nadzieję, że nie ma tutaj zbyt wielu żołnierzy. Miejscówka dosyć rozległa. Nie, ale dobrze, że drugi raz wykorzystałem te same lokacje. O, oh shit, dobra. Czyżbyś był tu jedyny? No chyba tak, dobra, ci są ładunki. Aha, wystarczyło tyle. Myślałem, że jakaś minigierka będzie jeszcze. Ale jeszcze wszystko okej, nie? Nic się nie stało. Nie do nawet znaku życia. Ani jeden strzał nie poleciał z jego broni. Ej, dobra, tam jest koleś. Ale może najpierw faktycznie mądrzej będzie ich pozaznaczać. No, 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 gdzieś jeszcze ktoś coś, jakoś. W ogóle czemu to jeszcze w naszych rękach nie jest oficjalnie? Dobra, zresztą nieważne, to pewnie na potrzeby misji tylko. Dobra, czy ktoś to widział? Nie. Więc tego też nikt nie powinien zobaczyć, prawda? Dobra, kusza w dłoń. Pozostały tylko dwa ładunki jeszcze. Kurczę, leżące zwłoki mogą mnie zdradzić. No ale trzeba być dobrej myśli, może to się nie przydarzy. Okej, wygląda czysto, w miarę. W sensie, że nikogo tu nie ma. Dobra, najpierw tutaj o wewnątrz. Na górze ktoś będzie na pewno. Nie, dobra, zwłok, tak jak mówiłem, nie chowam.
No kurde, znowu było za blisko. A jest i następny. Dobra, ale to zaraz, zaraz, zaraz. Troszeczkę bliżej. A może nawet mi się uda go wyeliminować. Albo nie, nie ma sensu. Czy chociaż wyjdzie. Załatwić go jeszcze w środku. Dobra, apteczunia zawsze w cenie. Tutaj, dobra. Ładunek numer 2 rozbrojony. Czy jakiś żołnierz? Nie. Ej, ale kurczę, wiecie co? Dla pewności... Dokładnie. Użyjmy. Są gdzieś tam daleko. Ej, nie mogę tego rozwalić szybnie, dobrze? Dobra, tam jest dwóch, tam jest jeszcze jeden. Ten jeden jest dosyć daleko. Kurde, oni zauważą tego gościa. Bierz go, szybko. Szybko, kurde. No, a są jeszcze drugie zwłoki. Okej, ale tutaj go odłożę. Chyba się nie pokapują. Jeszcze tego delikatnie przestawię. Nie, Adrze, nie chodziło mi o to, żebyś szlachnął go nożem. Ej, bo oni już chyba są wewnątrz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha. No, dobrze, że mi się udało przenieść to ciało w dobrym terminie. Ej, mam pomysł. Idźcie tam. Czy któryś z was to słyszał? Nie. No. Kurde, zaraz sobie będą gadać. To może najpierw tam. A później tam. No. Już chyba mam twoją uwagę teraz w pełni, prawda? Bo jak ty sobie pójdziesz, to mi zostanie tam ten jeden tylko do eliminacji. Dobra, albo nawet ciebie stąd teraz po prostu w tamtym miejscu wyciągnę. Dobra, jest nieźle. Jest pięknie, bym powiedział. Ej, ale tamten jeden. Nie no, muszę go załatwić, bo zaraz jakieś zwłoki zobaczy. I może być po ptokach. No. Ale już naprawdę weszła mi w krew, gra z kuszą. Dobra, tam ostatni. Oby ostatni koleś. Ale dla bezpieczeństwa. No, przestań się ruszać. Denerwowałeś snajpera i proszę, taka kara. Nie no, wygląda czysto. Dobra, ryzyk fizyk. No co się, czego się nie robi, żeby zaoszczędzić parę sekund? Dobra, nie, ale faktycznie było czysto. Co tutaj mamy napisane? Nowy system zraszania. Nie, mnie to nie interesuje. Może jakiś rolnik wśród was? No to proszę bardzo, jeszcze raz. I pauzujcie sobie do woli. Ale ja lecę dalej. Ucieknij z tego obszaru, a mogę po prostu tak na wywióreczce, jak zwykle. To jest najlepszy sposób na ucieczkę, naprawdę. Tu lecisz, masz wszystko gdzieś, przecież oni za tobą nie polecą. No okej, okay, rozbrojenie ładunku się udało. Więc teraz tak, dobra, gdzieś wylądujmy. 36 tysięcy obiecane dostałem. No dobra, wylądujmy tu, niech będzie. Dobra, my coś zaraz schowamy za kapliczką, bo trzeba zobaczyć w umiejętności. No jest, faktycznie. Eliminacja za pomocą granatu. No, ale punktów się robi coraz mniej. Ostatnio miałem 25, teraz już 17 tylko. I teraz uzbrojona eskorta jeszcze przed nami. Gdzie najbliżej będzie? Uzbrojona eskorta, symbol furgonetki. Tu. Okej. Okay. Tylko, o właśnie, stąd będzie najszybciej. No to lecimy z tym koksem. Czyli teraz podejrzewam coś w stylu jedź koło jednego z swoich sojuszników i nie daj go zabić, po prostu. Tylko, że mam granatnik, to jest trochę słaba opcja. Aha, dobra, czyli gadka wiecznie niezmienna. Tutaj poproszę. Ej, co to jest za puchar? Skrzynia z łupem? Nie, niemożliwe. A, dzwonnica. A teraz tak w połączeniu z diamentem wygląda troszeczkę jak puchar. Nie sądzicie? No pewnie nie. Tylko moje omamy wzrokowe. Dobra, tutaj lecimy.
No. Tam. Czy jest jakiś brzęczyk? Kurde, nie ma brzęczyka. A, jest na szczęście kładzik, ale... Nie lubię się poruszać takimi pojazdami. Co to było? No co ty robisz raczej, łosiu? Przecież to była animacja, jakbyś w coś uderzał, a ja stałem w miejscu. Nieźle. Ja bym miał teraz za energikiem powtórzyć pewne zdanie, to czy ktoś to w ogóle tetował? No i znowu, kurde, jadę po prostej drodze. Pięknie, Andrzej, pięknie. Po prostu świetnie. Ale ty skręca, jak ci każe. Może coś jest nie tak z tym kładem? Nie, serio, zaczynam się zastanawiać, czy go nie zostawić teraz tutaj. Nie, dobra, jeszcze dajmy mu ostatnią szansę. No, ma 120 metrów, żeby się poprawić. No i póki coś idzie bezbłędnie. Okej, dobra, no już powoli odkupujesz winy. Za tą wpadkę na początku. Ej, dobra, wyszło nieźle. Zostań tutaj, poczekaj na mnie, później dam ci jakąś nagrodę. Nie wiem, może zaleję cię benzynką do pełna. Jak najbardziej. Pieniądze się nie liczą, doświadczenie też się nie liczy. Chodzi tylko o to, żeby odblokować umiejętność specjalną. Leczenie dwóch pasków życia. To jesteś ty? Nie. Dotrzyj do konwoju. A, czyli nawet pewnie ja będę z nimi jeździł po prostu, a nie za nimi. Albo przed nimi. Nie będę im towarzyszył, tylko po prostu będę w samym konwoju. Mam wsiąść tutaj do was? Nie. Mam ją tylko chronić. Dobra, pojedziemy samochodem za nią najwidoczniej. O to chodzi. No i znowu ta animacja, jakby kurde, no... Andrzej! Co jest zgrane, to jest już każde. Każde wejście do samochodu będzie obwieszczone czymś takim. Znaczy, no... Powiedzmy, no i co, znowu się w coś uderzyłeś, no co jest zgrane, Andrzej! Skoro ciężarówkę zostawali do bezpiecznego miejsca, bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Kurde, niech ona się ruszy. Z łaski swojej. Nie? Czyli może faktycznie muszę wejść. A może na pakę? Nie, serio? Czy to jest granatnik? No tak to wygląda, czyli może jednak faktycznie... A może tak, no tutaj. Aha, to jeszcze lepiej. Łatwiej się strzela, kiedy się nie jeździ. Sorry, że tak to ustawiłem tutaj, przypadkiem. No i właśnie, zróbmy przeszkodę, aby mieli naścigać od razu. Wow, ej. No ej. Ej, dobra, sorry, bo już są tutaj. Mógłbym strzelać czymś innym. Ale granatnik tu się chyba dobrze spisze. Aha, nawet samochód jeszcze, żeby nas nie ścigał zaraz. Okej. Pięknie. I świetnie. Oj, sorry, ten jeszcze żyje. No powinien teraz zginąć. Czy zginął faktycznie, nie wiem. Ale jeżeli wyruszy zaraz w pościg, no to już mam jeszcze coś dla niego gotowego, coś przygotowanego. Aha, czy po prostu wieziesz ciężki do przewiezienia towar. Oj, kiepski to był strzał, nie wiedzieć czemu naprawdę. No ja słonikowi pomogę. Ej, ale słonia zostaw, bo jeżeli go zahaczysz, to on zaraz zacznie nas atakować. Kto się zbliża? Na pewno nie z tej strony. Oj, nie. Ej, spokojnie. Wyluzujcie tam z tyłu, no właśnie. To jest sztywny luz teraz w waszym wykonaniu, co prawda, no ale jedyny, właściwy. Ej, jak ty to przeżyłeś? Teraz strzał na ślepo nie zawsze wychodzi. No ale w beczuszkę już jak się trafi, to zazwyczaj działa. Ej, musiałem centralnie w niego, nie? Wszystko rozwalać. Ej, nie, ale ło, 8 pocisków jedynie. Dobra, trzeba być ostrożnym teraz. No, już chyba bliżej końca jesteśmy, tak mi się wydaje. Amita i
gives us a way to fund the golden path and preserve our culture. Nie potrąć go. Nie, ale koleś mówi w sumie mądre rzeczy na temat sytuacji politycznej w Kiracie. Takiej wewnątrz złotoszlakowej sytuacji. To przecież może współistnieć, nie trzeba albo Amity, albo Sabala wybierać, tylko jakaś koedukacja, koegzystencja. Dobra, ale tak, nagroda jest, pięknie, umiejętności jakieś tam są. Jest i Felcher. Zaraz chyba będziemy mieli okazję przetestować, ale też mamy od razu następną. Czyli wzbogacona mikstura lecznicza. Przywraca 6 pasków zdrowia, a ja mam tylko 4. Jak to można naprawić? Czyżby gdzieś... Nie wiem, pewnie na końcu. No właśnie, tutaj. Klucz do północy i odpłata jeszcze. I dopiero będę to mieć. Dobra, ale to niestety, to nie musi czekać już. Albo właśnie bardziej stety. Dobra, co jeszcze można? Co jeszcze stoi na drodze do moich ulepszeń? Dobra, rzućmy okiem. Co tutaj mamy fajnego? Shangri-La. A później dłuższy oddech pod wodą, czyli dłuższe wstrzymywanie oddechu. Co to jeszcze? Klucz do północy, to niestety poza moim zasięgiem. Prawda i sprawiedliwość. Kiracki tydzień mody. No, to można zrobić. Jeszcze przy okazji, kiracki tydzień mody też jest tutaj przydatny. Coś sobie ulepszę. Dobra, jaki najbliższy? Albo w sumie nawet nie, na czym mi najbardziej zależy. Ten Zin za... Kieracki tydzień mody i będę miał kołczan ulepszony, więcej bełtów. Torba przynęt, mikstury, plecak. Amunicja, nie no dobra, zobaczymy gdzie mnie los podniesie, co jest najbliżej. Z kierackiego tygodnia mody. Tutaj, dobra. Zwierzę dla mumu szyfona. A w ogóle sobie, tu mogę przenieść? Pewnie, że mogę. Dobra, lecimy tam. I szczerze jestem ciekaw, na jakie zwierzę padło teraz. Jakie zwierzę będzie miało to szczęście, że... Ajay Gale, bardzo sławny koleś tutaj w tych rewirach, będzie miał możliwość je oskurować. Pozbawić skóry. Niczym Frejowie z Gry o Tron. Dobra, na szczęście to nie jest aż tak bardzo daleko, ale właśnie, zamienimy jeszcze sobie jedną zieloną roślinkę na jedną zieloną miksturkę. Ale właściwie dwie zielone roślinki, ale ja zrywam jedną. Rozmnażają się w moich dłoniach. Taki, kurczę, botaniczny Jezus ze mnie. Co? Czy to były wyzwiska? Oj, sorry. Czekaj. Oj, niestety, nie udało mi się uratować gościa, ale... Tygrys jaki jest martwy. No, kocurek, to nie jest taki w sumie tygrys, no ale... No, jak widzicie, drapieżnik pierwszej wody. Gościu leży martwy. No mam nadzieję, że właśnie te pantery będziemy teraz zabijać. Nie, ale serio, jestem ciekaw, na co teraz padło. Czy los się do mnie uśmiechnął, czy nie? Dobra, może... A nie, są świnie, nie dziki, więc dobra, mogę zostawić, ale... Tutaj leży amunicja. I tu jest skrzyneczka. Ej, czy ta świnia próbowała mnie zaatakować? No nie, no chyba aż taka głupia to nie była, nie? Dobra, jeszcze jedna zielona roślinka. Zanim tam wejdziemy i rozpoczniemy kreacki tydzień mody. Hello? Jakieś kolejne indywiduum widzę. Oh, so the rumors are true. Come in. Okej, to będzie stereotypowy projektant mody, jeżeli będzie gejem jeszcze. I don't know whether to call you Ajay or Donis. Okej, już jest podejrzanie zbyt blisko. No właśnie, czyli rozumiem, że to ty projektowałeś mundury dla Złotego Szlaku. No też jakoś super wybitne to one nie są. Rączkę podał jak kobieta do całowania. Powinna podawać, jeżeli chce, żeby ktoś ją ucałował w tą dłoń. Let's talk about the future. Kriat Fashion Week is coming up, and I believe we can help each other out. You need accessories, and I need a model. I would like to make you the centerpiece of my new collection.
Dobra, ale nie będę pozował nago. I call it combat couture. Combat couture. To wear this stuff? Jak mój hardcore parkour. These are just experiments. No, only the finest raiments for the prodigal son. I spent years studying rational garment design. Racjonalne projektowanie odzieży. Must be useful before it's. Jeżeli to polega na tym, że projektuje się ciuchy, które nie są drogie, ale są dobre gatunkowo i nieźle wyglądają, no to jak najbardziej jestem za. Bo nie jestem w stanie skumać, jak kawałek szmatki od jakiegoś projektanta może kosztować setki tysięcy. Jak ludzie nie potrafią końca z końcem powiązać na koniec miesiąca, no. Dobra, już zbierać wymiary, bo już naprawdę. Zaraz Weltschmerz mnie dopadnie. Cholera, powiedz, jakie zwierzę mam zabić. No, kurde, już mi nudzi ta gadka. Dobra, ale już naprawdę osuń się. No homo. Well, don't just stand there. Time flies. Chop chop jeszcze mi zrobił, nie wiesz. Przyklaska. Właściwie Andrzej każdy będzie traktował tutaj jak popychadło. Naprawdę twoja pozycja w tej społeczności już jest chyba wyższa niż takie coś. Ale dobra, to powinienem na początku zrobić. Tutaj zajrzeć, tam jakieś misje poboczne, a ja poleciałem do przodu z fabułą. Odwiedź Rabiego, co? No nie, no kurde, stop. Aha, to był po prostu jego domek i teraz będę mógł dopiero wykonywać zadania tego typu. No nie, no kurde. Ale chyba jedno jest już tutaj. Dobra, zobaczymy, czy to się zgadza. Jeżeli tak, to dobrze, to wykonamy to jeszcze w tym odcinku. Jeżeli nie, to może w kolejnym. Ej, tak, chyba to jest tutaj. Aha, dobra, ląduj. Ląduj, ląduj, ląduj. O kurde. Dobra, za daleko. Andrzej zdecydowanie. No patrzcie, jaki debil. Jeszcze się zdążył skąpać, kurde, pół metra od brzegu. Dobra, to jest to, podejrzewam. O, rzadka ryba demon. Czarny smog wodny. No dobra, na to padło. Będę mógł mieć więcej materiałów wybuchowych. Gdzie ona jest? Tam. Ej. To jest złoty szlak? Kurde, szkoda. Ale nie. No nie, się mówię. Ja potrzebuję jakiegoś pojazdu, którym się przedostanę. Ej. W sumie tutaj jakiś, kurcze, czerwonoarmista podjechał. Jakiś prawdopodobny komunista. Dobra. Kład wystarczy, jeżeli tu się przecisnę jakoś. No, na szczęście. Ej, dobra, nie wysłuchałem. No i znowu się przewracasz. Andrzej, co jest... No... Ej, nie, serio, what the fuck? Ja naprawdę w nic nie uderzam. No, dobra, no dobra. Teraz to już moja wina, że tak się ładnie sturlałem prawie ze zbocza. No, ale on znowu w coś uderza, a ja jadę naprawdę teraz po drodze. Nie ma żadnych wybojów, żadnych głazów przed nami. A, jeszcze lepiej, chyba do Brzęczyka musimy się dostać teraz. Dobra, nieźle, to już nie spodziewałem. Myślałem, że już po prostu zostaliśmy skierowani na miejsce na jeziorze. Wysiądź może. Ale nie, jednak nie Brzęczyk. I czym mam dokonać czym mam dokonać zbrodni? Ej, to jest pełno tych ryb. Ale jesteście pewni, że tą właśnie bronią? A dobra, użyjmy mikstury łowieckiej. Nie. Nie. O, tutaj, sorry. No dobra, no to boom. No jeszcze tam. No parę ich jest. Ale serio, nie wiem, czy to jest najbardziej fortunna z broni teraz możliwych. Ej, co, on jest za głęboko? Czy jest zbyt silny? Nie, dobra, ale z tej strony ktoś jest jeszcze? Nie. Ej, to będzie to, bo to jest większe niż reszta. Wow, pięknie odbiło od skały, choć nie powinno.
Ja! Ile jeszcze? On to jeszcze żyje? No, jeszcze na to ekipa od Pagana się wcisnęła, no nieźle. No, bankowo to jest tamto. Znaczy, może nie bankowo. Ale czy ja muszę tutaj stać? Niekoniecznie. Ale właśnie, przecież ja mogę z brzęczyka skorzystać. Pewnie po to tutaj stoi. Dobra. Chodź tu, rzadka rybko. Chodź tu, demonie. Ej, ładny strzał. Więc czemu w ciebie tak nie mogę ładnie trafić? Ej, udało się. Może tak po prostu wyskoczmy sobie. Ale okaz niezły. Łe, przecież to... O cholera! Ej, dobra, bo już mnie coś atakuje. Szybko, skuruj! O, i co? Już po wszystkim? Tak jest, dobra. Sukces. Zwieńczeniem mojej misji. No i znowu mnie tam coś dziabie po kostkach, no. Nie, serio, co mnie działało teraz? Mam skórę. A z tej skóry, jeżeli się nie mylę, mogę od razu wytworzyć... Nie, stop, jedna przedmioty do rzucania? Przed chwilą coś było o materiałach wybuchowych. Ach, dobra, nieważne. Już mnie w konia robią nawet tutaj. Ale dobra, zawsze więcej wszystkiego się przyda. Wytworzony już najlepszy przedmiot. No już jesteśmy coraz bliżej pełnego ulepszenia Adżeja. Ale dobra, kochani. To w tym miejscu kończę poboczne misje. Postaram się jeszcze, żeby jak najwięcej było tych misji na kanale, bo też niektóre z nich wykonam sobie między odcinkami po prostu. Bo to będzie to samo polowanie, tylko kurczę na inne zwierzę i za pomocą innej broni. No ale w sumie teraz było dosyć ciekawie, no co, no, rybki sobie pływały, a ja strzelałem z granatnika. Później z brzęczyka, z granatnika. No, więc kurczę naprawdę, no one będą podobnie wyglądały, pewnie. No ale zobaczymy, postaram się, żeby ich jak najwięcej w odcinkach było, ale tak jak wcześniej mówiłem, skupiamy się na fabulce. Fabulce. Na fabule, części fabularnej. O, choć w sumie tu jest taka mała, delikatna fabułka, a nie fabuła. Choć nie, no, bym się bardziej wkręcał. Jest dużo wątków. Matka Adżeja, ojciec Adżeja, siostra Adżeja. Sytuacja w Kyracie, Pagan Min, Yuma, Depler, Nur? No, już nie, Nur została wykreślona z tego równania. Ona już nie ma wpływu na historię, ona nie żyje. Teraz co najwyżej robaki mogą ją zjeść. Choć nie, bo zjadł ją, kurczę, wilk, niedźwiedź i jeszcze tygrys. Więc nawet nie to ostatnie, co ludzkie ciało robi w swojej egzystencji. Nie, dobra, kochani, serio. W tym miejscu kończę. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!